zaczynamy filmik, następny odcinek Grzybiarki. Trasa łącząca przejazdowa Toruń numer 10. Piękne lasy, mamy super widoki tutaj. Życie jest jak w Madrycie. Można powiedzieć, że tak pięknie nie ma i fajniej, bo naprawdę jesteśmy Polską. W tym kraju, w którym żyjemy, jest to kraj piękny, naprawdę ułożony bardzo ładnie. Mamy lasy, super rzeczy i czekamy na grzybiarki. Grzybów jeszcze nie ma, bo mamy marzec, koniec marca. I spokojnie sobie jedziemy trasą i patrzymy, jak wszystko ładnie wygląda. Ludzie pędzą, jadą i oglądają życie i krajobraz. Ale na obecną chwilę grzybiarek jak nie widać, tak nie widać. Mamy może też brzydką pogodę, która mówi o tym i przekazuje też i pokazuje nam, że nasze grzybiarki jeszcze nie wyszły na grzyby, gdyż uważają, że jest za zimno. Grzybków jeszcze nie ma. Nie wiem, jak to będzie wyglądało dalej. Myślę, że grzybiarki się jakieś pokażą, bo sądzę, że grzyby jeżdżą cały czas i czekają z grzybami na to, by ktoś im pomógł żyć dalej i obrobić je, żeby sobie żyły nasze grzyby dalej. Ale na obecną chwilę nigdzie ich nie widać. Dziewczyny po prostu, można powiedzieć, już może przestały pracować, bo to jest może późna godzina. Jest to godzina 14.08, czyli 15.08 i musimy czekać na to, by zobaczyć, czy nasze ukochane grzybiarki się ukażą i będą. Ale myślę, że one będą gdzieś tutaj, nasze grzybiareczki kochane. Są nam potrzebne one, ponieważ ten świat tak pięknie wygląda, jak te grzybiarki stoją i chcą naprawdę zbierać grzyby, nie? Ponieważ potrzebują tych grzybów, tak jak grzyby potrzebują grzybiary. Fajnie sobie tutaj jedziemy. Chwila relaksu, chwila spojrzenia na piękne okolice, lasy, gdzie naprawdę źle nie mamy. Ten kraj jest, można nie powiedzieć, pięknym krajem. Lecz potrzebujemy dobrego przywódcę, który będzie naprawdę dbał o ludzi, o całe życie wszystkich młodych, starszych, każdego z pokoleń, które są do tego potrzebne, by żyć dobrze. By w naszym kraju było w końcu dobrze, bo może być dobrze i może być uczciwość i normalna praca dla każdego człowieka, dla każdego, kto ma pomysł, może sobie też otwierać działalności i mieć możliwości, żeby to tak było. Bo to musi tak wszystko działać. Jest to nam bardzo mocno potrzebne. I chcemy tego wszyscy po kolei. Ciekaw jestem, czy nasze grzybiarki się pokażą. Sądzę, że nie ma. Musimy się wstrzymać, gdyż tak to wszystko wygląda, że nasze ukochane kobiety, grzybiarki, może są w lesie i mają i zbierają grzyby lub mają grzyby, które... O, jest! Jest piękność nasza! Wspaniała, cudowna laluna, ukochana. Są już dwie grzybiarki, bardzo ładne, atrakcyjne grzybiarki, stoją i czekają. Myślę, że można by było je wziąć, tycio, troszeczkę z nimi się pobawić i grzybków pozbierać trochę. Ale są nasze. Jednak pogoda jest pogodą, która, można powiedzieć, jest niezależna i musi być taka, jaka jest, by nasze dziewczyny były tutaj i
tak sobie żyły w naszym polskim świetnym kraju, który się nazywa Polska. I mamy to, co mamy. Chcemy wszyscy mieć legal po prostu. Mamy tutaj nasze plany i marzenia, mamy piękne widoki. Wszystko co mamy, to jest nasze życie. O, i widzimy tutaj piękną następną dziewczynę, która pięknie siedzi, odpoczywa, nasza grzybiarka. Pada deszcz. Tak. Tak to wszystko u nas wygląda. Mało dzisiaj, naprawdę bardzo mało. Naprawdę jestem też bardzo mocno zdziwiony, że jest tak mało naszych ukochanych grzybiarek na trasie. Czemu to się tak dzieje? Szkoda, że jest tak mało. Myślałem, że no i pogoda też, nie? No znacie, wiecie jak to wszystko jest. Deszcz, jak pada deszcz, to nie ma dobroci, normalności. Więc wszystko po prostu stoi, nie? Wszyscy jesteśmy bardzo mocno zachmurzeni. Nie mamy ochoty na nic. Grzyby nie rosną. I tak wszystko po prostu staje, nie? Cały interes na trasie po prostu staje. Cóż, pogoda naprawdę musi być piękna, żeby ktoś był i zbierał nasze grzyby. Lubił te grzybki i był zadowolony z tego, żeby mieć grzybki, nie? Bo wszystko pięknie wygląda. Szkoda, że po prostu tak to wszystko wygląda, ale piękne, piękne to jest. Można to powiedzieć, że jest to fajne. Patrzmy dalej, czyż mamy życie, czy nie. Myślę, że życie polega bardzo dobrze tutaj, żeby żyć i pracować. Zrobić. Jak to tak wszystko wygląda? Pięknie, ładnie, nie? Możemy powiedzieć, że cieszmy się z tego, że nie mamy już takiej złej pogody, bo mamy już wiosnę i możemy sobie spokojnie planować rozwój naszych już świąt wielkanocnych i tak samo po kolei patrząc na życie. Jakby nie patrząc, wszystko mamy wokoło siebie piękne i zajebiste. Jestem naprawdę bardzo zdziwiony tym, że przy takiej pogodzie, gdzie też można by było zarabiać dobre pieniądze, grzybiarki nie wychodzą. Ale no cóż, jak tu patrząc i nie patrząc na to wszystko, takie jest życie, nie? Mamy grzybiarki kochane, których nie ma. Mamy teraz spokojną jazdę, która mówi nam o tym, że musimy jechać spokojnie i przestrzegać przepisów jazdy. Zobaczmy jeszcze chwilę. Pojawią się u nas tutaj jakieś piękne grzybiarki, których naprawdę też potrzebne. Które są też nam bardzo, bardzo potrzebne. Musimy chwilę zrobić przejścia i trochę odpoczynku i zobaczmy co będzie tutaj z tej strony. Czekamy na to, by spotkać i zobaczyć nasze ukochane, przyjemne kobiety. Czekamy na to, jest trasa trasą, wszystko po prostu się dzieje tak jak się dzieje. A tu trzeba poczekać za naszymi grzybiarkami. Czekamy na nie, lecz ich nie widzimy. Co się dzieje, naprawdę?
jestem bardzo mocno zdziwiony tym, że nasze aniołki, które są potrzebne nam, nie ma ich. Jakby nie patrzeć. Kończymy na obecną chwilę transmisję. Odcinek pierwszy. Stop.